Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym dniu na Zanzibarze. Dzisiaj dzień, przypuszczam, pełen emocji, bo wyruszamy w podróż, poznać się tutaj z lokalną społecznością, poznać kilka ciekawych miejsc dotyczących tutaj tego regionu i będę chciał poruszyć, powiedzieć o wielu ciekawostkach dotyczących Zanzibaru. Pierwszą ciekawą kwestią to jest, myślę, obowiązująca tutaj waluta, którą jest szyling tanzański, ale i też oczywiście dolary amerykańskie, ale te produkowane po 2006 roku. So, dzisiaj będziemy razem i nasza wycieczka. So, nasza wycieczka. Wiemy o wieści, farma przeprawy, dziubie i miasto. So, teraz będzie zaczynamy i farma. Jedziemy w głąb Zanzibaru. Zabieram Was, byście poznali i ocenili specyfikę tego miejsca. Ludzie często przyjeżdżają tutaj przeźroczyści, smutni, ze skrzywionymi ustami w nieodpowiednią stronę. Potem jednak dzieje się magia. Kontakt z tubylcami ośmiela i filtruje człowieka w pozytywny sposób, tak by wydobyć z niego to, co najlepsze. Przepiękna przyroda, mili uśmiechnięci ludzie, którzy pokazują, jak czerpać radość z życia, pomimo tego, że nie jest im łatwo, patrząc również na to, co mają. Wyspa, tak jak to w życiu bywa, posiada blaski i cienie. Bieda widoczna jest tu na każdym kroku. Codzienność tutaj to opieka nad dziećmi, połów ryb, uprawa alg morskich, ale przede wszystkim turystyka. Kobiety w ogromnej większości ciężko pracują. To głównie ze względu na przekonania religijne panujące na wyspie. W większości cały zarobek oddają natychmiast mężowi lub sutenerowi, który, powiedzmy sobie, zarządza ich pieniędzmi. Ogromnym problemem są przedwczesne ciąże i gwałty. W Tanzanii podczas porodu umiera 13 tysięcy kobiet rocznie. Większość z nich w wioskach, gdyż dostęp do szpitala jest utrudniony i drogi. To oczywiście efekt biedy, która idzie w parze z obowiązującą tradycją. Dziewczyna warta jest 20 sztuk bydła. Społeczny prestiż dla kobiety natomiast wyznacza liczba urodzonych dzieci. Rodziny chętnie pozbywają się córek, na przykład oddając je do bogatszych rodzin, gdzie te pracują w roli służących. Zakres ich obowiązków natomiast jest bardzo szeroki. Co za tym idzie, często przedwcześnie zachodzą w ciąże i koło się zamyka. Edukacji seksualnej brak. Czasem w szkole, w której bardziej zależy to od nauczyciela, który tam pracuje, można dotknąć niepełnej wiedzy związanej z chorobami wenerycznymi. Od 2015 roku szkoła jest obowiązkowa. I co ciekawe, istnieje w niej takie oto prawo. Dzieci, które nie zdadzą egzaminów końcowych, trafiają na plantację rządową, gdzie pracują za darmo przez rok. Potem znów trafiają na powtórny rok do szkoły, po którym, jak znów nie zdadzą, proceder się powtarza. Kultura i tradycja sprawia, że mieszkańcy tkwią w niewiedzy, na co jedynym lekarstwem jest wiedza. Ale też mamy pan Palma, bo chce nasze drzewo śpiewać, bo ja bym na hapu namacać. Ja to do zobaczycie, ale po pan Palma będziecie spróbować rozpinać się. Okay? Ale jak nie możecie, może jutro. Czekam pojęcie, ja nie wiem, co to jest. Nie. Jak liście laurowe? Liście laurowe? Nie!
My, lokalni ludzie, robią bimber. 07. Bardzo mocna. Tak, tak, tak. A masz trochę? Masz na spróbowanie? Nie, z papaja. A, z papaja? Tak, tak. Potem lokalna... Jakby pan ten. Lokalny... Paruj się po tym jeszcze. Nie, jeden na parę, jeden na parę. Ojej, jak intensywnie. Ale nie. My mówimy król przeprawy, bo było przewód narodowy. Goździk! Goździk! Goździk. No, tak. Goździk. Dziękuję, ale... Goździk. Ale tak. Korzeniem pachnie. Ale tak. No? Na 100% mamy goździk. Ja tylko chcę żonę z Polski. Mają prawdziwe miłości, tylko jedna żona. Tak. Też my żony nie mieszkają, niedługo mieszkają na małżeństwie. Tylko 5 lat albo 4 lat, czasami 3, niedługo. A później? Nie tak jak w Polsce. Potem nie razem. Co? Nie razem potem. Czyli idzie sobie? Tak. Papa. Gdzie? Dlaczego? I co szuka nie następnego? Nie wiem, ale... A szuka następnego męża? Tak, 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 tak. O, panie! Ale to się nie trzeba. To się nazywa inaczej. Nie trzeba. Nie trzeba, ale tylko masakra kobiety na Zanzibar, tylko masakra. Cześć! Cześć! Chcesz piątkę przybić? Łambie, cześć! 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 Dawaj piątkę! Całym rodzinę mieszkamy. Tata. Podobno jesteśmy w jednej z bogatszych wiosek, jeżeli chodzi o ten region. Przewodnik po prostu wspomniał, że ludziom, którzy tu mieszkają, dobrze się żyje. Może ze względu na to, że jesteśmy przy tej farmie przypraw, to też mnóstwo ludzi tędy przechodzi, turystów, to też ten fakt może być w jakiś sposób z tym powiązany. Hello, Jumbo. Można robić, ja pytałam, czy można. Okej. Wszyscy piją z Polski bimber. Mama umija. Nie wszyscy. My 07, 07 bardzo mocna. Ale sprzedają, jak chcecie, możecie powiedzieć. I będzie przynosić, on będzie przynosić, będzie sprzedawać, sprzedawać tak. Jumbo, żółwik. O, mocny. And high five! Yes, great! You are very strong man, yes? Bye bye! Chcesz z nami? Chodź, bo jeszcze nas to coś zje. Jest to troszkę specyficzna sytuacja i taka trudna w odbiorze, że tutaj ci ludzie żyją sobie normalnie. No, dla nich jest to na pewno normalne życie. Chodzi mi o mój odbiór. Żyją, robią swoje rzeczy, pranko, no, życie jak w domu. I nagle przychodzi fala turystów z przeróżnych krajów. No, wyobraźcie to sobie. Siedźcie sobie w domu, robicie grilla z rodziną, rozmowy różnego rodzaju. I nagle przechodzą turyści. I tak co kilka minut. Troszkę się boi.
Takiego zwierzęcia to ja jeszcze w swoim życiu nie widziałem. Tak, cztery tak, żony. Tak, mocne dość, nie? No. O. Taki róż, róż. O, nice. Dawaj, ja już piłem imbir. No, ślicznie, ślicznie wyglądasz. Gdzie mieszkacie w Polsce? Krakowie. W Łodzi. A nie blisko w Gliwicach? Nie. Katowicach. A co w Gliwicach? Jak będę w Polsce, będę w Gliwicach. Dlaczego? Co tam będziesz robił w Gliwicach? Żonę tam ma. Żonę ma, szuka żony? Tam piątą. Nie. Tylko będę w Gliwicach. Ale czemu? Bo mam przyjaciół. O, super! Tak. Ale to przyjedź do Krakowa, ja cię zapraszam. Ja też. No. Przyjedź, pokażę ci Kraków. Będę przyjechać, ale... Musicie przygotowywać ziony dla mnie. Nie. Na pewno. Ale jest robal, co? I też mamy ylang ylang perfumy. Co masz tutaj? Nie perfumy. Pomyliłem. Olej. Do mycia, olej? Olej do mycia, tak, do masażu. Wanilia. Tak, ja wczoraj widziałam w hotelu. Nawet zjadłam tego kokosa. Ja nie wejdę na drugą szansę. Niektórzy próbowali w życiu. Czujesz to? Gdzie ona razu? Wale sema! Wale sema! Kama lan baku na matatu! Hadi aja wai fika weo! Jambo! Hey jambo! Wana! Habari jani! Nzuri sana! Aki wa geni! Mwakaribisho! Zanzibar yetu! Hakuna matata! Nchi yenye upendo! Hakuna matata, makaribisho wageni. Hakuna matata. Bravo! Chyba tak, nie wiem, że to jest, ale... Tutaj usiądź już na środku, tak, z boczku, tak? Które już widzieliśmy. Mamy słodkiego banana, banana też w innej formie. Szpinak, ryż z przyprawami, które widzieliśmy tutaj na tej plantacji. Ryba, kurczak, ziemniak. Niezła porcyjka się tu stworzyła. Jest pyszne, jest wspaniale. Hakuna matata. Jedzonko na świeżo zrobione, bardzo smaczne. Różne mamy tutaj rzeczy. Tuńczyk. Naprawdę zaskakująco smaczny obiad. Ale uwieńczeniem tego wszystkiego jest ten oto smok. Smok, sok ze świeżych owoców. Rewelacja, słodziutki, pyszny. Zapraszamy. Thank you. Słońce potrzebne, żeby nadać słodyczy.
do obiadu. No mi was wszystkich poznać. Dobra ekipa, macie pozdrowienia Zanzibaru. Dziękujemy. Jaka jest pogoda tutaj na Zanzibarze? Bardzo. Bardzo. Bardzo fajnie. Pogoda jest mega zabista, to jest prawo oczywista. A jaka jest pogoda tam w Polsce? Zimno. Śniegi, ma śniegi? Nie. Naprawdę nie ma? O, szkoda. Ja bardzo lubię śniegi, ale na kilka dni. Też lubię jeszcze na sanki. Dobra, jak mamy dzisiaj dzień? Bo zapomniałem troszkę. Środa, loda. Środa, dzień loda. Chyba tam nie czuję. Moso sega na tyle ma parado, bo i tali ma do parasa z piłapi. Ma parado, ja troszkę na środę nawet. Chodźcie, moi drodzy. Płyniemy teraz na wyspę Żółwi. Prison Island jest to obowiązkowy punkt podróży turystów, głównie podczas zwiedzania Stone Town. Prison Island to tak naprawdę wyspa Hangu, położona około 5,5 km od Stone Town. Podróż na nią trwa około 20-30 minut. Jest ona naprawdę niewielka, ma 800 metrów długości w najszerszym miejscu i 230 metrów szerokości. Nazwa Hangu pochodzi od suahilskiej nazwy ryby popularnej w zanzibarskich wodach. Historia Prison Island. Wyspa była początkowo niezamieszkana. W latach 60. XIX wieku wyspa została przekazana przez pierwszego sułtana Zanzibaru dwóm mężczyznom pochodzenia arabskiego. Od tej pory była wykorzystana jako miejsce przechowywania niewolników przez Arabów, którzy następnie transportowali ich do miasta w celu ich sprzedaży. W 1890 roku Zanzibar stał się protektoratem brytyjskim. W 1893 roku pierwszy brytyjski minister Zanzibaru kupił tą wyspę i rozpoczął budowę kompleksu więziennego. Jednak wyspa nigdy nie stała się planowanym więzieniem. Budowa więzienia zakończyła się w 1894 roku, jednak szerząca się epidemia żółtej febry pokrzyżowała plany jego otwarcia. Ponieważ w pobliżu znajdował się tak duży port, ważny dla gospodarki nie tylko Zanzibaru czy Tanzanii, ale całej Afryki Wschodniej, wyspa została wykorzystana jako miejsce kwarantanny dla żeglarzy oraz osób przebywających w okolicach Stone Town. W 1923 roku wyspa była określona już mianem Quarantine Island. Wyspa początkowo mogła pomieścić określoną liczbę osób, gdyż jedyne źródło słodkiej wody na wyspie stanowiła deszczówka, ściekająca do podziemnych zbiorników. Obecnie słodka woda jest transportowana na wyspę podwodną rurą łączącą wyspę z Zanzibarem. Wyspa stanowi własność rządu. Do wyspy prowadziło drewniane molo, jednak uległo zniszczeniu i nie można na nie wchodzić. Na wyspie pozostał jedynie mały bar. Żółwie, jak widać, są ogromne. Zostały tutaj przywiezione blisko 100 lat temu w ilości 4 sztuki. Na dzień dzisiejszy jest ich blisko setka, a najstarszy ma 197 lat. I zdarzył mu się wypadek, bo niestety jakaś gałąź na niego spadła. I nasz przewodnik mówił, że jeżeli zobaczymy żółwia z uszkodzoną skorupą, to że ten właśnie jest najstarszy. A to jeden z mniejszych. Największą atrakcją Prison Island są gigantyczne żółwie lądowe. Trafiły one w ilości 4 sztuk na Zanzibar w 1919 roku jako prezent od gubernatora Seszeli. Żółw olbrzymi, żółw Aldabra, to drugi co do wielkości żółw na świecie. Wyprzedzają go tylko żółwie słoniowe z wyspy Galapagos. Żółw Aldabra może dorastać do 150 cm długości i osiągać wagę 250 kg. Samice są mniejsze od samców. Doszło do aktu między żółwiami. I co? Samica to nawet
nie przerwała sobie posiłku w tym czasie. Złapałem pawia od dupy strony. Tak, no nie trzeba powiedzieć odnóż. A jakie się kochanie, jeszcze troszeczkę. W naszą stronę, jeszcze trochę. Odnóż. Pokaż się przodem. No chodź tutaj, chodź. No i do góry trochę. I do góry. Idę do góry. To jest na dół. Wracamy teraz do kamiennego miasta Stone Town, by teraz tam spędzić trochę więcej czasu. Do stolicy Zanzibaru w Tanzanii. A dla tubylców po prostu miasta, gdyż jest to jedyna taka metropolia na Zanzibarze. Kamienne miasto znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowa miasta, która jest mieszanką kultury arabskiej, indyjskiej, europejskiej i afrykańskiej, charakteryzuje się wąskimi uliczkami, w których nie mieszczą się samochody. Transport odbywa się pieszo oraz na rowerach lub motocyklach. W przeszłości miasto było centrum wschodnioafrykańskiego handlu niewolnikami między Azją i Afryką. 5 września 1946 roku w miejskim szpitalu w kamiennym mieście urodził się Faruk Bulsara, wokalista grupy Queen, znany jako Freddie Mercury. Thank you very much. O, widzicie, takie oto piękne arcydzieła. Można przyjechać sobie tutaj zakupić na pamiątkę. Super. Super. Thank you. And also next one, yeah. Please. Pass inside. Bardzo są naprawdę grzeczni wszyscy. Zaprosili mnie tutaj do środka, żeby wam to nagrać. Z tego co zdążyłem zauważyć, na wyspie jest mnóstwo Polaków, naprawdę. Na każdej wycieczce spotykamy ich wszędzie. W sensie słyszymy polskie głosy. Przewodnicy są komunikatywni, jeżeli chodzi o język polski, wystarczająco, ale oczywiście oni rozumieją fakt, że turyści przywożą na wyspę cash, pieniądze, mamone, zwał jak zwał. No i pięknie zakupiliśmy sobie piękne obrączki, bransoletki. Ta niebieska to jest z hotelu. Pokaż Patrycia, jaką ty masz. Tak. Kola, słuchajcie, smakuje dziwnie. Aż się zastanawiałem, czy jest oryginalna. Ja nie czuję różnicy. Aczkolwiek mojej Patrycji zasmakowała nawet bardziej niż nasza polska. No, z tego co wiem, w każdym kraju kola inaczej smakuje, gdyż jej głównym składnikiem jest woda. A ta w różnych miejscach jest różna, dodawana. Ogień na tłoki. I przemieszczamy się dalej, dlatego że jeszcze dużo do zobaczenia. Do hotelu będziemy jechali między 1,5 godziny a 2. To też zaczynamy się martwić, czy, a na pewno część grupy zaczyna się martwić, czy zdąży na kolację. To też śmigamy. Nie, tam powiem szczerze, jest wszystko jedno, bo człowiek może długo, naprawdę długo przeżyć bez jedzenia. Natomiast naprawdę nie wiem, kiedy znowu tutaj się pojawię. Także chcę się tym po prostu nacieszyć. Yeah.
Pojawiła się oczywiście podstawa do tego, żebyśmy się zdenerwowali, bądź żeby część z nas się zdenerwowała, bo taka dość komiczna sytuacja. Nasz przewodnik umówił się w miejscu, w którym byliśmy z nami, że będzie za 15 minut. Już nie wiem, nie kojarzę, czy 15, czy 30, bo później jeszcze robiliśmy negocjacje co do tego czasu. W każdym razie, po upływie tego czasu, nie pojawił się. To też musieliśmy czekać około 15 minut i jeszcze więcej. W końcu przyszedł, a jako wytłumaczenie swojego spóźnienia powiedział to, że musiał się pomodlić. To też nie mógł być o czasie, bo modli się o danych porach w dniu i tego po prostu nie da się przeskoczyć. Co więcej, był niesamowicie zdziwiony, że ktokolwiek się denerwuje. Bo dla nich pewnie ten rodzaj wypowiedzi, który dla nas był wymówką, jest czymś, na co my nie możemy reagować w ten sposób, w jaki zareagowaliśmy. Nazywa się Rafael Mercury. Naprawdę nazywa się Faruk Busara. Freddie Mercury naprawdę nazywa się Faruk Busara. Tak, zmienił. On, no tak, on uriesił w drodze jeszcze, to blisko. On uriesił w tym zazwyczaj, tylko w 1946. A jego rodzice przybyli do Zanzibaru z miasta w Indiach, także kolonii brytyjskiej wojny. Ale tutaj jeszcze dawno temu, Freddie Mercury, dawno temu był jego muzeum. W środku mamy jego ubranie i gra gitara. Tylko dla pamiątki, no tak, w środku ma. Też Freddie Mercury, dawno temu był jego domu. Tak, też ma. Bo naprawdę Faruk Busara, on uryszał w Zanzibarze w 1956. Tak. Ale nie mieszka. To niestety. Na zdjęciu akurat ma tata, bo Zanzibar dla Polaków, więc wszystko można. To jest ciężko, to się liczy. Będziemy tu wchodzić? Jedna osoba za 8 dolarów. Sorry. Proszę uprzejmie, katedra chrześcijańska, a w jej tle muzułmańska, katedra świętego Józefa. Fajnie, to ładne to wszystko jest, takie kolorowe, wiesz, tutaj to tak fajnie pasuje. Uczosia, burze. No ale ładne mają rzeczy. Naprawdę, takie pamiątki kolorowe. Jak się dobrze ponegocjuje, to groszowe sprawy. Drzwi Zanzibaru w starym mieście Stone Town mamy przeważnie dwa rodzaje drzwi. Drzwi indyjskie, one są okrągłe, z ostrymi kolcami dzianymi. Dawno temu w Indii użyto ich do ochrony. Przed słoniami, ale na Zanzibarze nie ma słonia, my używamy jako ozdoba dekoracja. Naprawdę patrzcie, piękne drzwi, ładne. Zobaczcie sobie to rusztowanko. Wygląda dość dramatycznie, aczkolwiek już parę razy widziałem, jak takie coś tutaj budowali. Przy oczywiście do konstrukcji nowych budynków. Także wydaje mi się, że to musi być mocne. No przecież nie robiliby tego, gdyby to miało jakieś straszne skutki, jeżeli chodzi o możliwość przeżycia na tym. Wygląda niepozornie, powinno być trwałe. Tak samo przecież jak rusztowania z bambusa. Też są bezpieczne i wykorzystywane w wielu krajach. $5. $5. Only $5.
Dobra, tak się stało, że mnie się teraz też zaczyna śpieszyć do samochodu, który odwiezie nas do hotelu, bo gotówka zaczęła znikać w mgnieniu oka. To też powinniśmy się powolutku ewakuować. Ale bez żartów, tak jak się spodziewałem, spotkacie tutaj mnóstwo naganiaczy, no nie wiem jak to nazwać, naganiaczy to złe słowo, handlowców, którzy będą wam chcieli sprzedać pamiątki. Robi się to w pewnym momencie bardzo, bardzo natarczywe, uciążliwe. No cóż, trzeba się uotwornić, aczkolwiek ja jestem handlowcem i bardzo podoba mi się tutaj fakt taki, którego brakuje naszym handlowcom. Otóż nasi tak jakby na wszystko mają czas. Jak dzisiaj nie sprzedadzą, nic się nie stanie, zrobimy plan jutro, będzie ok. Tu coś takiego nie obowiązuje, jest tylko jedna szansa, tu i teraz. Także targujemy się, aż w końcu przekonamy turystę do zakupu i sprzedamy, bo od tego zależy nasz dzień jutrzejszy. Second hand. Ja już jadę na trzeciej baterii. Muzułmańskie korzenie. W Hurgadzie tak samo. Praktycznie wszyscy to handlowcy z dziada, pradziada. Tak się wydaje. My się uczymy, czytamy książki, ogarniamy kursy. Oni po prostu, można powiedzieć, wysiewają to z mlekiem matki. I po czym poznać dobrego handlowca? Po tym, że nie wiesz, że on jest dobrym handlowcem. I tu właśnie to działa w taki prosty sposób, bardzo naturalnie, ale są pewne ważne aspekty, elementy, które są używane. Na przykład turyści, osoby, z którymi tutaj spędzamy czas, mówią do mnie, jakie to jest wspaniałe, że oni mają taką doskonałą pamięć. Pytają się mnie jednego dnia, mam na imię, a na drugi dzień ja przychodzę na plażę, oni pamiętają moje imię i już po imieniu mnie wołają. No o to chodzi, bo to jest właśnie ta magia. Słyszysz swoje imię i to już działa, ale takich elementów tutaj jest mnóstwo. Mogę wymienić co najmniej 10 i to nie jest wiedza tajemna, zwykła, klasyczna wiedza służąca do tego, żeby móc dobrze sprzedawać. To wszystko. Nie chcę tutaj przynudzać, ale wspomnę jeszcze o czymś, o czym dość często wam mówiłem. Otóż o fakcie, że każdy z nas powinien być dobrym handlarzem, bo to po prostu przydaje się na każdej płaszczyźnie życia i nie ma w tym nic złego, a 100% nie ma w tym nic złego. Także niezależnie od tego, co robisz, warto poświęcić troszeczkę czasu na jakieś szkolenie dotyczące tego tematu. Nie warto myśleć o tym temacie źle, dlatego że gdzieś ktoś nam powiedział, że handlowanie łączy się z jakimś oszustwem, nagabywaniem, nie wiadomo czym jeszcze, ale to nie jest prawda. To są zwykłe kwestie umiejętności w handlu, który ja prowadzę przy klientach, z klientami, których posiadam. Nie ma mowy o takich kwestiach. Ja muszę dobrze wykonać swoją pracę, tak żeby oni byli zadowoleni i żebym ja był zadowolony. Jest to prosta kwestia. Klient niezadowolony do ciebie nie wróci. Także, tak jak jeszcze raz wspomnę, warto poświęcić troszeczkę czasu i
nauczyć się tego, jak sprzedawać, jak handlować, jak prowadzić konwersacje, żeby to, co masz dla kogoś, było warte tego, żeby ten ktoś chciał to od ciebie kupić. Wszystko w tym temacie. Dobra, koniec wyprawy, wsiadamy do samochodu i jedziemy do hotelu. Wycieczka super, polecam wam serdecznie. Olejcie te wszystkie szkolenia, przyjedźcie tutaj, posiedźcie tu godzinę, dwie, popatrzcie uważnie, co się dzieje i wyciągnijcie wnioski sami eksperci. Aż miło popatrzeć. Do zobaczenia, cześć. Na końcu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom naszej wycieczki. Super mi się przy was nagrywało. Dzięki, jesteście wspaniali.